this room from Chris Paul. Kobe, the acrobatic finish. And a chance for a three-point play. Minionej nocy w NBA rozegrano tylko jedno spotkanie, więc w przerwie na żądanie wybieramy się do San Antonio, gdzie Spurs podejmowali Oklahoma City Thunder i to goście lepiej rozpoczęli ten mecz, bo po 3 minutach prowadzili 8-0. Na gospodarzach nie zrobiło to jednak wielkiego wrażenia i już po kolejnych 120 sekundach to oni zaczęli trafiać do kosza bez jakiejkolwiek odpowiedzi rywali, dzięki czemu byli do przodu 9-8. Przez resztę pierwszej kwarty nie mieliśmy już takich zrywów punktowych i obie drużyny regularnie egzekwowały swoją ofensywę, a minimalnie lepiej robili to Thunder, co przełożyło się na korzystny dla nich wynik 24-21, a 1/4 swojego dorobku zawdzięczali Kevinowi Durantowi. Goście na początku kolejnej odsłony powiększyli przewagę do 6 oczek i dość powiedzieć, że była to największa różnica między zespołami w tej ćwiartce. Przez resztę drugiej kwarty obie drużyny nadal trzymały się bowiem blisko siebie i na tablicy wyników 4-krotnie pojawiał się remis, a 5 razy zmieniało się prowadzenie. Jako ostatni w tej części gry wyszli na nie Spurs, którzy w końcowych 4 minutach zaliczyli serię 11-4 i do szatni schodzili będąc do przodu 45-40, a główną bronią gospodarzy była gra w pomalowanym, gdzie zdobyli 24 punkty, więc nic dziwnego, że ich najlepszym graczem w pierwszej połowie był podkoszowy Tim Duncan, mający 12 oczek i 5 zbiórek. W trzeciej kwarcie drużyna z San Antonio postanowiła pójść za ciosem i choć na początku oddała Thunder 6 punktów, to za chwilę dosłownie i w przenośni miała swoje 5 minut i dzięki zbilansowanej ofensywie, w której było miejsce na rzuty z dystansu, a także te bliżej kosza, Spurs zaliczyli serię 16-5 i wyszli na 10-punktowe prowadzenie. Przy takim stanie rzeczy w drużynie z Oklahomy musiała zapalić się czerwona lampka i goście wzięli się za odrabianie strat, a konkretnie robili to dwaj Kevinowie, Durant i Martin, którzy w końcówce na przemian zdobywali punkty dla Thunder, ale to nie oni, a Eric Maynor rzutem równo z końcową syreną trzeciej kwarty doprowadził do remisu. Coming back from the blown knee a year ago. Decydująca odsłona zaczęła się zatem od wyniku po 66 i wyglądała bardzo podobnie jak poprzednia ćwiartka. Najpierw więcej z gry mieli Spurs, którzy za sprawą swoich rezerwowych zdobyli 11 oczek z rzędu i wypracowali sobie 8-punktową przewagę. Potem jednak na parkiet wróciły gwiazdy obu drużyn i więcej do powiedzenia mieli Thunder, przez co na 3,5 minuty przed końcem mieliśmy remis 80-80, kiedy za 3 trafił Kevin Martin, który swoją drogą w debiucie w nowych barwach zdobył 15 punktów i 5 asyst. W kolejnych akcjach obie drużyny punktowały tylko z linii osobistych i Thunder prowadzili 84-81, aż do momentu, kiedy na 28 sekund przed końcem strzelecka niemoc została przerwana i po celnej trójce Tonego Parkera znów mieliśmy remis. Potem piłka należała do Thunder, ale zamiast celnego rzutu goście zaliczyli stratę, przez co na 6 sekund przed końcem wszystko było w rękach Spurs. You called it, Reg. All about Tony Parker. He's your most skilled offensive player on the floor for the Spurs. A series of down screens. I don't know if the Thunder were supposed to switch that or not, but it looked like Westbrook got caught up on the screen. Trener Greg Popovich po mistrzowsku rozpisał ostatnią akcję, którą wykończył Tony Parker i dzięki temu byliśmy świadkami pierwszego buzzerbitera w sezonie, będącego znakomitą wisienką na torcie do występu Francuza, który uzbierał tego dnia 14 punktów i 11 asyst. A Spurs w jak na razie najlepszym meczu tegorocznych rozgrywek pokonali Thunder 86-84. Na dziś to wszystko, a kolejnej porcji skrótów z parkietów NBA spodziewajcie się być może jutro, choć jeśli tak, to w zdecydowanie słabszej jakości, a gdyby coś nie wypaliło, to na 100% usłyszymy się we wtorek przy okazji podsumowania poniedziałkowych spotkań.